Dzisiaj już wiemy, że we wrześniu uczniowie wrócą w szkolne mury, a ten dzwonek może oznaczać nie tylko powrót na lekcje. Ministerstwo Edukacji i Nauki chce, by był to sygnał także do szczepień. Pierwszy tydzień dla dyrekcji nauczycieli będzie dosyć trudny. Jest to okres, kiedy rozpoczyna się rok szkolny, więc tych spraw organizacyjnych będzie mnóstwo. Natomiast na pewno ważną rzeczą będzie również to, żeby ta akcja informacyjna trafiła do rodziców, do uczniów. Szczepienia uczniów są dobrowolne i mają ruszyć w polskich szkołach w trzecim tygodniu września. Najpierw jednak ministerstwo zaleca dyrektorom lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami. Na to będą mieli pierwszy tydzień nowego roku szkolnego. Są już na ukończeniu pakiety edukacyjne, które zostaną dostarczone do szkół, na które składać się będą filmy edukacyjne, materiały informacyjne, przykładowe konspekty. W drugim tygodniu placówki mają przygotować się do akcji szczepień. Wychowawcy m.in. zbiorą w tym czasie oficjalne zgody na szczepienie dzieci od ich rodziców i prawnych opiekunów. Same szczepienia mają ruszyć 13 września. Miejscem, gdzie uczniowie poczują nieduże ukłucie w ramię, najprawdopodobniej będą szkolne gabinety pielęgniarskie. W Poznaniu są niemal we wszystkich szkołach. Zawsze za nieletnie dzieci odpowiadają rodzice i to jest główne zdanie, należy do nich. Jakkolwiek ja jestem za tym, żeby się szczepić. Wnuczka zadecydowała, żeby swoje dziecko zaszczepić. Ma jeszcze młodszą, której niestety 2-letniej nie może szczepić, ale jak tylko będzie taka okazja, to na pewno ją zaszczepi. Medycy zaszczepią dzieci w wieku od 12 do 18 lat jednym z dwóch dopuszczonych preparatów firm Pfizer i Moderna. Zaakceptowała je Europejska Agencja Leków po badaniach klinicznych. Wszystkie szczepionki przeciw COVID-19 dostępne w krajach Unii Europejskiej, a co za tym idzie również w Polsce, przeszły procedurę dopuszczenia do obrotu decyzją Komisji Europejskiej po wcześniejszej naukowej ocenie Europejskiej Agencji Leków. Tym samym, co należy stanowczo podkreślić, stosowanie szczepionek nie jest żadnym eksperymentem medycznym. Podczas szczepień w szkole dawkę preparatu mogą przyjąć też nauczyciele oraz najbliższa rodzina ucznia po ustaleniu z dyrektorem szkoły lub punktem szczepień. Szkoły są przygotowywane. W tym tygodniu zgłaszaliśmy jeszcze zapotrzebowanie na płyny dezynfekujące do wojewody. W nowym roku szkolnym dalej będą obowiązywały zasady sanitarne. Wśród nich obowiązkowe maseczki czy dezynfekcja. Ministerstwo nic nie zrobiło w kierunku poprawy mimo wszystko sprzętu, jeżeli chodzi o wyposażenie uczniów, gdyby się okazało, że należy przejść na nauczanie zdalne czy hybrydowe, a takie nauczanie na pewno też nas czeka. Znamy też już harmonogram najbliższego roku szkolnego. Zmiany czekają m.in. ósmoklasistów, którzy do egzaminu kończącego szkołę podstawową przystąpią w maju, o miesiąc później niż do tej pory. Bartosz Bartkowiak, Puls Dnia.